Cześć, tu Kamil. Tematem dzisiejszego odcinka będzie doliczanie. Jest to bardzo ważna lekcja, która stanowi kolejny krok w nauce dodawania. Podzieliliśmy ją z tego względu na dwie części. W pierwszej nabędziemy nowe umiejętności. W drugiej zaś utrwalimy je za pomocą gier i zabaw. Rozpoczniemy od przygotowania przyrządów potrzebnych nam do pracy. Mam przed sobą karty od 1 do 10, karty ze znakiem plus oraz kostki z kropkami. Zaczniemy od ułożenia naszych kart w ciągu rosnącym od 1 do 10. Prosimy, aby teraz dziecko przeliczyło karty, dotykając każdej z nich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wysuńmy teraz jedną kartę przed szereg i poprosimy, aby dziecko dotknęło kartę tyle razy, jaka wartość jest na karcie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Następnym krokiem będzie podpisanie naszej karty za pomocą dwóch kostek z kropkami. Ja zrobię to na przykład jako 2 i 5. Sprawdźmy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Daje nam 7. Wprowadzę teraz znak plus i ułożę go między naszymi kostkami. Teraz całe działanie możemy przeczytać jako 2 plus 5 równa się lub daje nam 7. Warto pokazać w tym momencie, że nasze dodawanie jest przemienne i zamienić kostki miejscami. 5 plus 2 również daje nam 7. Teraz jedną z kostek zastąpimy naszą kartą. Warto wybrać tą z wyższą wartością. U mnie będzie to 5. I prosimy, aby dziecko ponownie przeliczyło nasze działanie. Dotykamy karty znowu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Po kilku ćwiczeniach wykonanych w ten sposób możemy zwrócić dziecku uwagę, że nie ma konieczności liczenia od 1, tylko możemy zacząć od wartości wyrażonej na karcie, czyli 5, 6, 7. Jest to kluczowa umiejętność w nauce doliczania, na którą zwracamy bardzo dużą uwagę. Jeżeli widzimy, że dziecku sprawia to trudność, możemy zabawić się w grę, w której będziemy liczyli od wybranej przez nas wartości. Ja zaczynam 7, dziecko kontynuuje 8, 9, 10. Ćwiczona umiejętność pozwoli nam na doliczanie do dowolnej liczby wartości wyrażonej za pomocą palców lub kropek. Przećwiczmy to teraz na wyższym przykładzie. 47 dodać 5. Bardzo długo by nam zajęło liczenie od 1. 1, 2, 3, 4, aż do 47. Zaczniemy w tym momencie od razu od wartości na karcie. 47, 48, 49, 50, 51, 52. Jak widzicie, doliczanie możemy ćwiczyć na różnych zakresach, w zależności od umiejętności Waszego dziecka. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszą lekcję i zapraszam do drugiej części. Do zobaczenia!